Będą nowe budynki społeczne w Olsztynie. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje we wrześniu bieżącego roku przystąpić do budowy 3 bloków na niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Marii Ziętary-Malewskiej. Łącznie powstaną tam 44 lokale wykończone pod klucz, do których zostaną zakwalifikowani oczywiście mieszkańcy naszego miasta, których nie stać na to, ażeby zaciągnąć kredyt na budowę, czy też najem, wykup przede wszystkim własnego mieszkania, ale którzy z kolei nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego z Zakładu Lokali Budynków Komunalnych, bo mają wyższe dochody niż kryteria, które w tym zakresie obowiązują, przyjęte przez Radę Miasta. Warunkiem zamieszkania jest także wniesienie wkładu własnego w wysokości blisko 25% kosztu budowy mieszkania i kaucji, 12-krotności miesięcznego czynszu. Inwestycja będzie kosztować blisko 14,5 miliona złotych, z czego ponad 5 milionów złotych to dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie czynsz w OTBS-ie wynosi 13 zł i 80 groszy za metr kwadratowy lokalu. Planowane zakończenie inwestycji to 2024 rok.